Siemano, jestem Winny Life, ze mną jest Kuba Lasik. Siemano, witam wszystkich, cześć. Po raz kolejny, jak to jest, że na tym panelu, nie wiem, cały czas ktoś się obraża, nie? Z każdej strony jest jakby na ciebie parcie. No ty też zaczepiasz, nie jesteś jakby święty. No nie wiem, dlaczego tak jest? No ja ci powiem tak, ja nie wiem, czy ja mam być zły, czy oni mi przez to robią wyświetlenia, tym, że cały czas każdy się do mnie kurwa czepia, więc... No jak to się mówi, no zobaczymy no w sobotę, no mam nadzieję, że trafię na kogoś, z kim nie mam kosy w duecie, no i zajdę daleko. Dobra, a jak ty walczysz? O co chodzi? To jest jakaś olimpiada? Nie wiem, o co tu chodzi. Jak to wygląda? To jest turniej ogólnie, pierwsza runda to jest 2-2, będziemy losować na konferencji. No i później wygrana dwójka przechodzi, druga wygrana dwójka z drugiego pojedynku przechodzi, no i w finale każdy na każdego już się napisał. Czyli jest możliwe, że na przykład będziesz w drużynie z osobą, która cię teraz najbardziej wyzywa? No teoretycznie tak. No to jak wy będziecie wspólnie? Nie wiem, czy... A z kim byś nie chciał być w drużynie? Wiesz co, no na pewno nie chciałbym być z Łukaszem Magikalem i na pewno bym nie chciał... Wolisz być przeciwko niemu? Czy chciałbym być, tak, najlepiej bym chciał być z Puszkiem w drużynie, no to wtedy wiem, że w finale jestem. Rozumiem, ze względu na jego gabaryty, tak? Tak, no i chłop trenuje, no widzisz. W jakiej formule wy będziecie walczyli? MMA. Mhm. No dobra, był face to face twój z Łukaszem Magikalem, no i ty się go boisz, nie? Znaczy, bo wiesz co, bo on też poleciał trochę w chuja, bo on powiedział, że on waży 80 kilo, okazuje się, że chłop waży kurwa 100 kilo, więc no tak troszkę mi powiedział przed pierwszą konferencją, że on waży 80 kilo, a teraz się okazuje, że on prawie 100 waży, bo się dowiedziałem od ludzi. Rozumiem. Czyli chciałbyś być w teamie z Push Barberem? No tak, chciałbym być w teamie z Push Barberem, chciałbym być w teamie z, mogę być też ze starym Wiewiórem. No jeszcze i... stary Wiewiór jest? Tak. To jeszcze jest oprócz was? No jestem ja. Stary Wiewiór, Magikal, Kolar, Olejnik, Push Barber, Dredziasty i to jest 8. Rozumiem, okej. Okay. Rozumiem, no dobra, powiedz mi jeszcze jedno pytanie odnośnie chyba dziecka, tak? Spodziewasz się? No kurwa, miałem to dopiero po gali ogłosić, ale jak już zaatakowali mi kobietę, to tak, spodziewamy się dziecko. No, gratulacje, cieszysz się? Tak, no bo chciałem zawsze założyć rodzinę. Ale to jest planowane, czy? Tak, to jest planowane. Aha, no to tak, super. Planowaliśmy od dłuższego czasu, ale dowiedziałem się wczoraj, dokładnie dowiedzieliśmy się, bo byliśmy u lekarza. No i miałem to ogłosić po gali w klatce, ale skoro już kurwa, jakby to powiedzieć, mnie zaczepili moją kobietę, że tam, nie wiem, spotykam się z kimś innym czy coś, no to już musiałem kurwa powiedzieć to, bo musiałem się... A się spotykasz, czy nie? Nie, no co ty zwariowałeś, z nikim nie piszę, ani nic. Rozumiem, a sprawdza ci telefon dziewczyna? Ona ma dostęp do moich socjali, do wszystkiego, więc... A dlaczego ma dostęp? No wiesz, trzeba, wiesz, no bo my się, lubimy się sprawdzać ogólnie. Mamy w sobie zaufanie, ale jakby to powiedzieć, chcę, żeby też o wszystkim wiedziała. Czyli ona cię kontroluje? Nie, to nie jest kontrola. No dobra, a czemu ma, jakby ma jakieś podejrzenia albo miała? Nie, po prostu... Musiałeś zrobić, skoro ma dostęp. No wiesz co, no kiedyś tam coś odwalałem, wiesz, ale to były takie małe rzeczy, ale nic... A co to znaczy? No w porządku, to są małe rzeczy. No wiesz, zatajałem na przykład, że jadę na plan, czy coś w tym stylu serialowy, nie informowałem jej o mamie. Dlaczego zatajałeś? Przez to praca. No wiesz, no bo... A może nie jechałeś wtedy na plan? No nie, no jechałem na plan. A miałeś jak udowodnić jej? Miałem. Tak. Co było na tym planie? No rolę miałem raz rolę, gdzie musiałem się całować, gdzie prawie całowałem się z inną dziewczyną i było, to był kwas, ale już mamy to wszystko wyjaśnione. A poczułanek to zdrada? Tak. Zobaczyłbyś zdradę? Nie. A jakbyś kogoś kochał mocno? Ciężko by mi było wybaczyć zradę. No dobra, takim akcentem kończymy. Dzięki. Powodzenia ci na walce. Życzę. No i jeszcze powiedz swojego Instagrama, co i do widzów. Kuba Lasik, Kuba Podłoga Lasik, wbijajcie. Dzięki. Dzięki.